Cześć, cześć, siemaneczko, witajcie na kanale Travel4F. Tak, właśnie tak, dokładnie zmieniamy dzisiaj nazwę kanału z MMAjerski na kanał Travel4F. Dzisiaj dwie takie rzeczy. Pierwsza rzecz to właśnie to, że zmieniam nazwę kanału. To takie pierwsze ogłoszenie, ważne, czyli jak ktoś teraz będzie chciał mnie odszukać, wyszukać na YouTubie, to nie wpisuję już chyba MMAjerski, tylko wpisuję Travel4F. Tak się będzie nazywał teraz ten kanał. Dlaczego? Tak, na razie dlatego. Teraz jest bardzo dobry moment na to, żeby zostawić łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to zapraszam do subskrypcji. Będzie tutaj troszkę więcej materiałów, trochę więcej z naszego takiego życia prywatnego. Z tego względu, że chciałbym przez jakiś chociaż czas powrzucać jeden film dziennie. Także byłoby trochę materiału, byłoby trochę co pooglądać, także warto zasubskrybować. Ja zakładam teraz czapkę na głowę i lecę zrobić kroki. Czyli pierwsza wiadomość to była taka, że zmiana nazwy kanału, a druga to taka, że postaram się przez chociaż 30 dni, pierwsze takie, powrzucać trochę więcej filmów, zobaczę jaki będzie odzew, zobaczę jak, czy coś kanał na tym skorzysta. Mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach, co na ten temat uważacie i dajcie znać koniecznie, czy podoba wam się to miejsce. Słuchajcie, wyszedłem z Olympusa 8 po 10, dokładnie 8 po 10, jest 12 po 10. 4 minutki szedłem do głównej drogi. 4 minutki szedłem do głównej drogi, na której się właśnie teraz znajduję, która prowadzi do samej plaży. Ta droga prowadzi do samej plaży i do centrum miasta. Chcę zobaczyć, ile tam będę szedł, żeby w sumie podzielić się z wami taką informacją, że gdybyście chcieli zamieszkać na przykład w tym miejscu, to żebyście wiedzieli, jak długo będziecie musieli na przykład iść pieszo, żeby dojść do plaży. Weźcie tylko to pod uwagę, że ja idę dość szybko, więc jeśli ktoś będzie chciał iść spacerkiem, to musi doliczyć kilka minut. Idę zrobić nowe zdjęcie, bo muszę wyrobić wizę. Musimy przedłużyć wizę, więc idę zapytać się, czy będę mógł później po przebraniu się wrócić, zrobić sobie zdjęcie. Dobra. Mierzę czas, dam wam znać. Słuchajcie, gdyby się komuś dłużyła droga nad morze, gdyby się komuś dłużyła droga do centrum, to i zgłodniał jeszcze przy okazji po drodze, to ma tutaj co zjeść, macie tutaj co zjeść. Także spokojnie, nie martwcie się, jeśli będzie wam się dłużyć. Macie pyszne owoce tam u pani, u pana. Tutaj macie jakieś słodkości, grill, sałatki i tak dalej. Przez całą, no nie całą, ale bardzo dużą część tej drogi, która ciągnie się właśnie nad morze od naszego miejsca, to można sobie coś kupić do jedzenia. Czy jakieś owoce, czy coś z grilla, czy jakieś sałatki. Jest tutaj sporo takich właśnie stoisk, jak to, gdzie można dużo rzeczy kupić. Oczywiście też sklepy 7-Eleven, gdzie też można się zaopatrzyć w coś zimnego do picia. O, tutaj pani ma jakieś rybki. Idę tak dość szybko, bo chciałem sprawdzić ten czas, nie zatrzymując się. Dlatego na pokazanie może bardziej tej ulicy będzie lepszy moment kiedyś w przyszłości. Słuchajcie, jestem już na plaży. Jestem już, można powiedzieć, w centrum miasta. Przynajmniej od tego miejsca zaczyna się centrum miasta. Szedłem dokładnie 17 minut. 17 minut szedłem tak dość szybko. Czyli jeśli myślicie, że idziecie w miarę spokojnie, albo macie na przykład jeszcze jakieś dziecko, albo coś w tym stylu, więc myślę, że trzeba liczyć 20 minut. 20 minut pieszo przez miasto, jedną praktycznie drogą, żeby dojść tutaj, już obracam kamerę. Zmieniło się troszeczkę prawo w Tajlandii. Czy chodzi o te leżaki, czy chodzi o jakieś biznesy przy plaży, czy o co dokładnie chodzi, ale wiem, że czegoś na tej plaży nie może się znajdować. I te plaże mają być teraz jakieś ładniejsze, czyściejsze i jakoś tam inaczej po prostu gospodarowane. A ja idę poszukać fotografa, bo znajduje się albo w tej uliczce, albo w następnej. Tylko właśnie teraz nie wiem, w której. Muszę wejść najpierw w tą, zobaczyć, czy on tutaj jest, czy w następnej i zapytać o to zdjęcie do wizy. A jednak nie znajdował się w pierwszej uliczce, najprawdopodobniej znajduje się w tej drugiej uliczce i właśnie teraz przechodzę z jednej na drugą. Kurde, ten fotograf chyba okazuje się, że znajduje się na trzeciej uliczce, bo teraz jestem na drugiej i też go nie ma. Jeszcze taka jedna rzecz odnośnie tego, jak to daleko jest tego Olympusa na plażę, to około 1,5 kilometra i około 1800 kroków. Dobra, znalazł się fotograf. Okazuje się, że jest około trzeciej albo czwartej takiej przecinającej na dość takiej bardzo gęstej ulicy. Widzicie? Gęstej pod względem tego, że jest tutaj bardzo dużo różnych rzeczy. A za mną jest
McDonald's. Za mną jest McDonald's i tutaj już jest plaża. Ok, fotograf otwarty do godziny 16, czyli trzeba zdążyć. Można jak najbardziej zrobić zdjęcie. Jeszcze taką ciekawostką jest chyba to, że czasami właśnie tutaj w tym miejscu, obok tutaj takiego sklepu chińskiego, na właśnie tej głównej drodze do plaży, organizowane są takie strzyżenia. Nie wiem, wydaje mi się, że one są darmowe i można się tu po prostu przyjść i oszczyć za darmo. Tak mi się wydaje, że to są jakieś takie charytatywne wydarzenia, gdzie można skorzystać, żeby za darmo się oszczyć. Tak mi się wydaje, ale nie jestem w 100% pewny. Ok, ja już wróciłem z treningu, jestem w garażu, czekam na graba, właśnie chyba podjeżdża, zamawiałem wodę, tutaj mamy windę i ciśniemy na górę. Dobra, wszyscy gotowi, jedziemy na miasto, muszę zrobić to zdjęcie. Do 16 tylko otwarta, 15:07 już jest, także muszę zdążyć, a później idziemy do fajnej restauracji, pokażemy wam, co będziemy jeść. Futer przygotowany, kaski na głowy. Trzeba schować. A. Ja nie mam jeszcze kaska, no nie mam tam przecież. A. Powiem wam, że takie korki na mieście, jest godzina 15:30. Jechałem tu chyba dłużej skuterem niż szedłem rano na nogach. No ale na szczęście jestem już na miejscu, idę zrobić w końcu to zdjęcie, bo zostało 30 minut. Śmieszne rzeczy, pan wziął taki zwykły aparacik, taki normalny, wiesz, taki mały, zwykły aparacik. Stryknął mi zdjęcie pod białą ścianą, bez żadnych, wiesz, tam lamp, bez niczego, normalnie. Kartę do komputera, coś tam popstrykał, chyba wyretuszował troszkę, żeby mnie było lepiej widać. Na koniec wziął ten, taką, wiesz, gilotynę, poobcinał te zdjęcia, poobcinał. 120 batów za 6 zdjęć. 120 batów, jakieś 15-16 zł. Tak? No, może 16-17 zł za 6 zdjęć, także chyba bardzo tanio. Ok, mieliśmy jechać gdzieś indziej, ale z racji tego, że jest jeszcze godzina przed 16 i piątek, to mamy ostatnią szansę na to, żeby skorzystać z promocji 50% off. Dlatego właśnie idziemy do Hootersa, bo jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy, nigdy tutaj nie jedliśmy, a chcemy coś spróbować. Ogólnie jest trochę głośno, żeby cokolwiek tutaj nagrywać i opowiadać, także opowiem jak wyjdę, ale dzisiaj będzie gruba wyżera. Emi poszła ujechać byka. Scooter się. Wjechały hamburgery z frytkami, z bekonem, ze średnio wypieczonym beefem. Takie rzeczy. O, papryczki. Widzę, że też bekon. Serek. No, wszystko jest. Oj, Dora, wysmarowałaś musztardą swojego hamburgera. No. Ale ty masz w ogóle takiego wypasionego, że powiem ci, że ci go zazdroszczę. I ty masz wszystko, widzę. No bo ja sobie wziąłem wszystko. No właśnie, ja wziąłem takiego zwykłego, a ty chcę wziąć takiego zmodyfikowanego. Ale mój i tak... Czekaj już, moment. Mój i tak ma podwójny beef, dodatkowo boczek, musztarda, sos barbecue i w ogóle takie super pyszne rzeczy. A co chciałeś powiedzieć? A, ty masz z kurczakiem. No i elegancko. Ok, jesteśmy już po obiadu, kolacji. No, było naprawdę bardzo smacznie. I hamburgerki, i piwko też było bardzo dobre. Za wszystko zapłaciliśmy 1000 batów, tylko dlatego, że mieliśmy 50% off. Gdybyśmy nie mieli tego, nie zdążyli między 3 a 4, musielibyśmy zapłacić 2000 batów. A 2000 batów to jest 260 zł. Ale na szczęście zapłaciliśmy połowę z tego, czyli 130 zł. 130 zł za 2 piwa, jeszcze jakiś tam napój bezalkoholowy i 3 duże dania. Więc myślę, że to i tak jest bardzo dobra cena za taki bar, bardzo popularny tutaj w Tajlandii. To jest bardzo popularny bar. Fajne widoki, fajne miejsce, dobre jedzenie, dobre piwo, dobra obsługa. Wpadajcie jak najczęściej. Co ciekawe, też mają swoje produkty, takie jak kieliszki, czapki, koszulki. Także można się tutaj nawet zaopatrzyć w takie rzeczy. Ale ten wieczór jeszcze się nie kończy. Jesteśmy w fajnym miejscu, przy samej plaży. Piękne widoki, choć znowu zbierają się jakieś chmury. No, to nic. To co, siadamy na skuter i jedziemy dalej, nie? Emma, jedziemy dalej? Nie jedziemy dalej? Jak to nie? Mamy Hondę, mamy kaski, jedziemy dalej. No. Hello. A tu jeszcze są jakieś babeczki? Takie? To co, Emma, ty chcesz? Nie,
za dużo. Nie, albo to, albo to. A bierzemy takie babeczki, to są bananowe takie, ciasto, takie bananowe, przepyszne. Kosztuje tylko 1,30 zł za babeczkę, czyli za te 3 babeczki 4 złote. No i tak samo tutaj taki chlebek bananowy, taki o. On też kosztuje 1,30 zł za sztukę, czyli 10 batów. Są naprawdę przepyszne, świeżutkie i warto je naprawdę kupić, spróbować, bo są bardzo pyszne. Naprawdę są przepyszne, naprawdę tak pyszne, że właśnie gryzę teraz, jem. Są takie dobre, że polecam je naprawdę każdemu, bo, no jeszcze raz powtórzę, no są przepyszne, no. Wzięliśmy sobie na jutro, bo już dzisiaj się najedliśmy ogólnie rzeczy, ale jutro na śniadanie do kawki to będą po prostu przepyszne. Kłaski zakładamy tak, bo krążą chmury i gdyby miało coś padać, to żeby nie napadało do środka, także tak się zabezpieczamy. Ale mamy widoki. Najpierw Emmę, która wcina za 10 batów pączka. Ale pączki w Polsce przecież nie kosztują teraz już 1,30 zł. No ja nie wiem ile kosztują. Nie wiem. 3 zł? O, może, może. A w ogóle to tak właśnie się zastanawiamy nad tą ceną polskich pączków, że napiszcie w komentarzach, ile kosztują pączki w Polsce, co nie? Ile kosztują pączki w Polsce, bo tutaj kosztują tylko 1,30 zł. No, a to są takie amerykańskie donaty, nie? No, takie z dziurką w środku. Dobry? Mhm. No, jesteśmy na bardzo ruchliwej ulicy właśnie, patrzcie się, jaka ruchliwa. A tu będzie jeszcze bardziej ruchliwa. No, jest grubo tutaj. I jeszcze tutaj mamy takie coś, że mamy tutaj takie targowisko, ale są korki. Są korki, wszyscy stoją. Są korki, wszyscy stoją. A tutaj mamy takie targowisko. To jest na ulicy, na dzielnicy Sojbukau. A naprzeciwko mamy Central Festival. O, a tutaj jakiegoś pana ktoś szarżuje na motorze. No ogólnie to tu się ciężko jeździ, wiecie. Ogólnie są duże korki. I dużo się tutaj dzieje. Jakbyście chcieli sobie kupić albo wynająć samochód tutaj w mieście w Pattayi, to bardzo ciężko się jeździ i stoi się cały czas w korkach, co nie? Lepiej mieć skuter, a nawet czasami, tak jak dzisiaj jechaliśmy, to i nawet skuterem staliśmy w korkach, ale no to i tak już lepiej tym skuterem, bo szybciej zawsze gdzieś tam się śmignie niż samochodem. Samochodem to jest ciężko, ciężko. Lepiej też takim malutkim skuterkiem. No, mały skuterek, ciach, ciach, ciach między autami, skuterami, innymi gdzieś tam ludźmi, wszystkimi, pieszymi. Wszystkim. I wtedy najszybciej, nie? Kurde, no i na sam koniec dnia znowu zaczęło padać. Złapał nas jeszcze deszcz. Jesteśmy dalej na mieście, ale już wracamy do domu. Kurde, ale pachnie limonka, mówię wam. To jest akurat passion fruit, a tutaj jest limonka. Ale normalnie tak świeżo pachnie. O, ale z daleka, całe mieszkanie pachnie limonką. Kupiliśmy takie owocki pyszne. Tutaj mamy już je zmiażdżone, wrzucone do kubeczka plastikowego. Dodatkowo do tego woda gazowana. O, mistrzostwo świata, powiem wam, że... Lód. O, jeszcze lód. Jeszcze lód, jeszcze lód. O, kostki, lód w kostkach. Lód w kostkach tutaj kosztuje złotówkę. W Pattayi lód w kostkach kosztuje złotówkę, a w Polsce płaciłem, jak jeszcze byłem, 5 złotych, a tu złotówkę. 5 razy tańszy lód w kostkach. No, takie rzeczy. Takie rzeczy. O, ale będzie pyszne. Kupiliśmy jeszcze dzisiaj świeżą miętę, która też tak pięknie pachnie. Ile to są? Dwie, tak? Są dwie, czyli z 10 batów za jedną. Tak. Złoty 30 za jedną, czyli 2,60. 2,60 za tyle mięty, takiej świeżej. Czujecie, jak pachnie? O, ale świeża mięta. O, mistrzostwo. A lodem rzuca się tak. Lodem rzuca się tak, bo jest strasznie zbity i trzeba zrobić z niego mniejsze kawałki. Także kończymy dzisiejszego vloga. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie kciuka w górę. Dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał, jak jeszcze nie subskrybujecie. I do zobaczenia już jutro.